Fajne były miny niektórych tradycji, jak zobaczyliście mnie. Jak zauważyliście, jestem my sam. Chcę w ogóle, zanim zacznę cokolwiek mówić, to chcę powiedzieć, żeby zaraz to nie było, bo już padło w moją stronę pytań w stylu: jaki to obraz proroczy? Co ty prorokujesz? Co chcesz pokazać? I chcę powiedzieć, że po pierwsze zrobiłam to dlatego, że chciałam. W ogóle po pierwsze zrobiłam to dlatego, że chciałam. To tak od tego zacznę. Natomiast mam teraz w życiu taki czas, gdzie zaczęłam jakby dużo bardziej poświęcać się dla Królestwa. Co prawda ja w ogóle dopiero wchodzę na tą drogę. W ogóle ja się dopiero tego uczę. Zresztą im bardziej w ogóle wchodzę na tą drogę, tym bardziej dociera do mnie, ile ja jeszcze nie wiem, ile ja nie rozumiem. W ogóle coraz częściej przyznaję się przed Bogiem, w ogóle nic nie wiem na ten temat, w ogóle weź mnie naucz. I trochę to jest też to moje zgolenie głowy związane z tym, że kiedyś w wielu kulturach niewolnicy właśnie mieli golone głowy na symbol swojego niewolnictwa. I po części jest też to związane z tym, że chcę być w ogóle niewolnikiem Chrystusa, nie? W Biblii w ogóle włosy zawsze były obrazem negatywnym. Wiązały się na przykład, jak były symbolem żałoby, albo w ogóle utrata włosów związała się z hańbą. W Księdze Kapłańskiej, bo tak w ogóle to, co sobie tutaj napisałam, zatytułowałam Niewolnik Chrystusa, poświęcenie dla Królestwa. W Księdze Kapłańskiej, rozdział 25, werset 42 jest napisane: oni bowiem są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi Egiptu. Dalej w tym samym rozdziale, werset 55, bo synowie Izraela są moimi niewolnikami, których wyprowadziłem z ziemi Egiptu. Ja jestem Pan wasz Bóg, czyli co Bóg mówi w ten sposób do Izraela? Ja jestem waszym Bogiem, ja jestem waszym Panem, a wy jesteście moimi niewolnikami. Wiecie, bo ja w ogóle często spotykałam się w rozmowach z takim czymś, no ale jak to niewolnik Chrystusa? Przecież Chrystus mnie uwolnił. No tak, cię uwolnił do tego, żeby stał się jego niewolnikiem. Przeczytam wam jeszcze z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 6, wersety 21-24. Wtedy powiesz swemu synowi: byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu potężną ręką. I na naszych oczach Pan czynił w Egipcie znaki i cuda wielkie i dotkliwe nad Faraonem i nad całym jego domem. Lecz wyprowadził nas stamtąd, aby nas wprowadzić i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym ojcom. I Pan nakazał nam wypełniać te wszystkie nakazy i bać się Pana, naszego Boga, żeby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni, aby nas zachować przy życiu tak jak dziś. Innymi słowy, jeśli chcemy, żeby nam się dobrze powodziło, to musimy w bojaźni Bożej służyć Bogu. W Nowym Testamencie, w Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, werset 27: i kto wśród was chce być pierwszy, niech będzie waszym niewolnikiem. W niektórych tłumaczeniach tam jest użyte słowo sługą. Ale to greckie słowo dulos oznacza właśnie niewolnik, sługa. Czyli jak jest sługą w Nowym Testamencie, to można też przetłumaczyć jako niewolnika. Jezus tak naprawdę wprowadził zupełnie nową rzecz, dlatego że w tamtych czasach było normalne, że no wiadomo, no niewolnik służył swojemu Panu, tak? To było normalne. We wspólnocie tam w Qumran, o której ja tu kiedyś wspominał, też było tak, że niższy rangom usługiwał wyższemu rangom, tak? A tymczasem przychodzi Jezus i w ogóle zachęca, żeby z dobrej woli, będąc wolnym człowiekiem, stać się niewolnikiem. To było w ogóle nie do pomyślenia. W Ewangelii Jana, rozdział 8, werset 34, Jezus im odpowiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. Prawda jest taka, że czegoś jest tak, i tak jesteśmy niewolnikami. Kiedyś Agata powiedziała takie słowa, że być wolnym to mądrze zależeć. Ja pozwolę sobie trochę przekształcić te słowa. Być wolnym to dobrze wybrać Pana, którego będę niewolnikiem. Bo prawda jest taka, że jeżeli nie chcesz być niewolnikiem Chrystusa, to jesteś niewolnikiem grzechu. Po prostu. Wypisałam sobie takie rzeczy, które mogą panować w naszym życiu. Czego możemy być niewolnikami, jeżeli nie jesteśmy realnie niewolnikami Chrystusa? I możemy być niewolnikami tak: własnych przekonań, własnych emocji, drugiej osoby, swojej cielesności, własnych marzeń, jeżeli są one wywyższone nad Boga, swojego intelektu, naturalności, swoich hobby,
służby, jeśli staje się ważniejsza niż w ogóle sam Bóg i relacja z Nim, teorii nieprzekładanej na praktykę, nadmiernej troski, opinii innych osób i tutaj na przykład właśnie opinii lekarza, no bo jeżeli Jezus mówi, że jesteś uzdrowiony, a lekarz ci powiedział, że do końca życia będziesz chory i ty uwierzyłeś lekarzowi, to stałeś się niewolnikiem tego lekarza, jego opinii, tak? A Jezus cię wyzwolił, więc możesz stać się niewolnikiem Chrystusa i uwierzyć w to, że On ciebie uzdrowił, na przykład, tak? Można być też niewolnikiem lęku na przykład przed bólem, który jest ściśle związany z rozwojem. I zadaj sobie dzisiaj takie pytanie, czy ty w Królestwie Bożym widzisz siebie jako niewolnika? Czy w ogóle chcesz swoim życiem być niewolnikiem Jezusa? Czy może raczej jesteś trochę jak taki wasal? Relacja wasal-senior to było coś takiego, że, bo wiecie, w ogóle niewolnik, to w pewnym sensie jego sensem życia jest służyć swojemu Panu, tak? I on po prostu służy swojemu Panu i on jest szczęśliwy, że służy swojemu Panu. Natomiast w relacji wasal-senior było tak, że to była relacja coś za coś. W sensie, wiecie, wasal był podległy seniorowi jak najbardziej, ale to była taka relacja, że na przykład dostawał ziemię w zamian za wsparcie militarne, tak? I zadaj sobie takie pytanie w ogóle, czy ty chcesz być niewolnikiem Chrystusa i chcesz po prostu czerpać radość z tego, że żyjesz z Nim i że Mu służysz? Czy to jest bardziej takie coś, że ty chcesz coś za coś, tak? Wiecie, to nie chodzi o to, że my nie mamy dostawać różnych rzeczy od Boga, tylko to jest jakby w cudzysłowie, tak? Efekt uboczny. Jakiś czas temu leżałam sobie w domu na łóżku, modliłam się i zaczęły mi się w głowie pojawiać różne obrazy z przyszłości. I to były takie nieprzyjemne dosyć obrazy, które raczej wiązały się z bólem. I Duch Święty mi wtedy zadał jedno pytanie. Wiecie, ja w ogóle dzisiaj nie pamiętam zupełnie tych obrazów. Wtedy były bardzo wyraźne, dzisiaj w ogóle ich nie pamiętam. I Duch Święty zadał mi jedno pytanie. Czy chcesz? On mi w ogóle pokazał, że jeżeli faktycznie chcę pójść w ogóle w życie, o którym mówię, że go chcę, będzie fajnie, ale będzie też trudno. I w ogóle pytanie brzmi, czy chcesz? I ja wtedy odpowiedziałam, tak chcę, będąc świadoma tego, że nie zawsze będzie łatwo. Wiecie, kiedy realnie stajesz się niewolnikiem Chrystusa, przejmujesz 100% odpowiedzialności za twoje życie. A w momencie, w którym przejmujesz 100% odpowiedzialności za twoje życie, nie ma już miejsca w twoim życiu na to, żeby ponarzekać sobie na Kościół, żeby w ogóle zwalić winę za cokolwiek, na pastora, na Boga. Przecież wiemy, że tak też się zdarza. Bo wtedy wiesz, że to ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Wiecie, w wyniku decyzji, którą podjęłam, wiem, że jestem jedyną osobą, do której mogę mieć jakiekolwiek pretensje. Nie ma żadnej innej osoby na świecie, do której mogę mieć jakieś pretensje. Dlatego, że to ja zdecydowałam, że chcę żyć w Królestwie. Że w ogóle chcę być niewolnikiem Jezusa. Więc ja do nikogo nie mogę mieć pretensji, wiecie, nikt mi się nie kazał pchać w ogóle. To była moja świadoma, dobrowolna decyzja. I jeżeli dzisiaj w ogóle, żyjąc z Jezusem, nie za bardzo mam pretensje, ale jeżeli bym jakiekolwiek miała, to w ogóle mogę je mieć tylko do siebie, tak? Bo to była moja decyzja, nikt mi nie kazał. I tak naprawdę dopiero z realnego miejsca wzięcia odpowiedzialności za swoje życie możesz poświęcić się dla Królestwa. W ogóle, co wam chcę powiedzieć? Bo to też jakby samo hasło poświęcenie dla Królestwa brzmi tak trochę, no nazwę to enigmatycznie, tak? Chcę, żebyście wiedzieli, że w ogóle poświęcenie dla Królestwa to nie jest coś dla wybranych. To nie jest tak, że nie wiem, tylko w ogóle u nas liderzy mają się poświęcać dla Królestwa, pastorzy czy cokolwiek. Nie. Poświęcenie życia dla Królestwa to jest zwykły element życia każdego człowieka, dla którego Jezus realnie jest najważniejszy. To jest zwykła rzecz. Wiecie, to nie jest coś takiego, że wielcy usługujący, oni to mają życie poświęcone dla Królestwa. To jest dla każdego. U każdego życie poświęcenia wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. W ogóle wiecie, nie jestem matką jeszcze, nie jestem jeszcze żoną, tak? Więc nie muszę dbać o męża, więc nie muszę dbać o dzieci. I na przykład w związku z tym moje życie poświęcenia wygląda tak, że jestem na tylu spotkaniach w kościele. No dobra, jestem na wszystkich spotkaniach w kościele. Ale dlatego, że mogę po prostu, tak? Jeżeli w ogóle możesz być na spotkaniach i w ogóle nie jesteś w miejscu, gdzie nie potrzebujesz tych spotkań,
a nie macie, bo w tym czasie, nie wiem, grasz na komputerze, czy robisz jakieś inne rzeczy, no to twoje życie nie jest poświęcone dla królestwa, po prostu, no. Najkrócej mówiąc, poświęcenie dla królestwa to absolutne posłuszeństwo prawdom Bożym oraz złożonym w nas pragnieniom. I teraz jakby troszeczkę zacznę od końca, w sensie, czy poświęcenie nie jest. Jeżeli jest właśnie żona, matka, mąż i oni zaniedbują męża, żonę, dzieci na rzecz tak zwanego szukania Pana i to tu w ogóle nie jest poświęcenie dla królestwa. To jest głupota. Dlatego, że ja wiem, że w ogóle Bóg przynosi mądrość. A zaniedbywanie męża, dzieci, żony to nie jest mądrość, po prostu, no. Więc to nie jest poświęcenie. Jeżeli ktoś manifestuje moc na prawo i lewo, chodzi, uzdrawia, uwalnia, w ogóle nie wiem, co on tam jeszcze nie robi i w tym samym czasie w ogóle nie interesuje go praca nad swoją duszą, to to również nie jest życie poświęcenia dla królestwa. To jest arogancja. Mamy prezentować moc jak najbardziej, ale przy jednoczesnej pracy nad swoją duszą, tak? Czyli psychiką, wiadomo. Jeżeli ktoś bez przerwy się modli i pojawiają się w nim jakieś pragnienia i on tych pragnień nie realizuje, ponieważ on dalej się modli, on wiecie, szuka woli Pana i te pragnienia są coraz silniejsze, a on się dalej modli. I już kurczę, jest taki, wiecie, w ogóle no zrobiłbym to, ale nie, jeszcze się pomodlę. To nie jest życie poświęcenia dla królestwa. To jest w ogóle życie w lęku. A Duch Boży jest duchem odwagi. Wymienię wam też kilka przeszkód w poświęceniu dla królestwa. No i tutaj takie główne to jest lenistwo, lęk, nadmierna troska, chodzenie w naturalności zamiast w nadnaturalności, postawienie opinii ludzkiej nad wewnętrznym przekonaniem. Na przykład u nas w Kościele to co prawda raczej nie ma prawa, znaczy na pewno nie ma prawa bytu, bo my w ogóle jesteśmy świadomi, czym jest ewangelizacja, ale jeżeli ktoś w ogóle chce ewangelizować i mówi o tym swojemu pastorowi, a ten pastor mówi mu w ogóle nie, ty nie jesteś jeszcze gotowy, to w ogóle pastor staje się częścią problemu, a nie odpowiedzią. I to też może być przeszkoda. Dlatego, że wiecie, taki człowiek, który no nie ma na przykład jeszcze fundamentu, tak? Ale w ogóle poznał Jezusa i chce się o tym opowiadać. A pastor mu powie w ogóle nie jesteś jeszcze gotowy, no to pastor w ogóle staje się przeszkodą w życiu poświęcenia dla królestwa. Skupianie się bardziej na życiu doczesnym niż na życiu wiecznym, regularne skupianie na problemie zamiast na rozwiązaniu, zużywanie energii na głupoty, no i tutaj właśnie, jeżeli przez kilka godzin ktoś gra w gry komputerowe i śledzi zacne poczynania youtuberów, no to przepraszam, no się nie poświęci dla królestwa, no po prostu. Zresztą wiecie, no jeżeli karmię się w ogóle youtuberami i oglądam, co oni tam w ogóle za mądre rzeczy robią, no to jak ja mam wydawać owoce królestwa? Żeby wydawać owoce królestwa, muszę się karmić królestwem. To jest logiczne. Kolejną przeszkodą jest brak zaufania Bogu, czyli niewiara, porównywanie się. W ogóle nie wolno się porównywać. Tak jak powiedziałam, życie każdego człowieka w królestwie wygląda inaczej, absolutnie każdego człowieka. I absolutnie nie wolno się porównywać, bo jeżeli będziesz się porównywać, to możesz w ogóle wejść w takie miejsce, gdzie będziesz szukał w swoim życiu czegoś, co ma ktoś, a ty nie masz. A w ogóle może ty masz tego nie mieć. Może to w ogóle nie twoje życie. Trzeba w ogóle mieć własną relację z Bogiem, a nie w ogóle porównywać się do kogoś. Właśnie kolejną przeszkodą jest brak stałej relacji z Ojcem. Mnie poznanie Boga jako taty w ogóle bardzo ośmieliło do wielu rzeczy. Dzięki temu, że ja poznałam Boga jako tatę, to ja się nie boję w ogóle pomylić, bo to jest mój tata. Wiecie, ja się nie boję, że zbłądzę, więc śmiało idę do przodu. A jak, Boże, jak zbłądzę, to Bóg mnie zawróci, no Boże, no. No, On mnie prowadzi, nie? Ale ja go znam jako tatę. No, a On jest dobrym tatą, więc mnie opuści. Jak w ogóle gdzieś zacznę krzywo iść, no to On mnie, wiecie, no, no córka, nie wracaj. Bo ja tego chcę. Jeżeli bym nie chciała, to On się nigdy nie narzuca, ale ja tego chcę. I ja się o to modlę. I ja chcę dla swojego życia Jego dróg. Kolejnym
kolejną przeszkodą w życiu poświęcenia dla Królestwa jest trzymanie urazy. Ja uważam w ogóle, że małe urazy są dużą przeszkodą. Dlatego, że jeżeli masz z kimś małą, w ogóle niewyjaśnioną rzecz i trzymasz to w sobie, na co dzień może nawet o tym nie myślisz, ale jak widzisz tę osobę, to w ogóle już wiesz, że to jest niezałatwione. No ale przecież to jest takie delikatne, to jeszcze można tam trochę pochodzić z tym, nie? No nie można, głupota! Jak w ogóle masz do kogoś jakąkolwiek, najdrobniejszą urazę, to w ogóle załatw to natychmiast. W ogóle wczoraj to załatw. Skutkiem niepoświęcania się dla Królestwa jest frustracja, rywalizacja, ciągłe szukanie nie wiadomo czego i bratanie się ze światem, a w konsekwencji błądzenie, czyli grzeszenie. Oczywiście to są tylko niektóre rzeczy, tak? Dalej, w drugim liście do Koryntian, rozdział 7, werset 1. Mając więc te obietnice, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. I teraz tak, słowo użyte tutaj dopełniając, to jest greckie słowo epiteludes i oznacza wykonywać, kończyć, uzupełniać, doskonalić, a słowo uświęcenie to jest greckie aidosinin i oznacza poświęcenie, uświęcenie, czyli inaczej możemy sobie ten werset przekształcić w taki sposób. Mając więc te obietnice, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, doskonaląc poświęcenie w bojaźni Bożej. Jak je doskonalić? Ważny jest element oczyszczenia, który jest ściśle związany ze świadomością swojego rzeczywistego stanu. Kiedyś modliłam się: Duchu Święty, chcę wszystkiego, co dla mnie masz. Ale podświadomie to wszystkiego to było, wiecie, oczywiście rozwoju, życia w sukcesie, takich, wiecie, dobrych rzeczy w ogóle, które wypływają z życia z Bogiem, nie? Oczywiście nie byłam tego świadoma, ale podświadomie o to mi chodziło w tekście: Duchu Święty, chcę wszystkiego, co dla mnie masz. A dzisiaj ja naprawdę chcę wszystkiego, co Bóg dla mnie ma. I wiem, że to, co Bóg dla mnie ma, jest niejednokrotne związanie z bólem. Ale nie przeszkadza mi to. W ogóle zrozumiałam, że ból nie jest zły. Nie zawsze, może tak. Często jest tak, że w ogóle pewne rzeczy, nawet nie wiem, czy nie zawsze. Zawsze na początku trzeba coś nazwać po imieniu, żeby móc się uwolnić i pójść dalej. Wiecie, ja w ogóle mówiłam zawsze, sama, nie, że tam do ludzi, chociaż do ludzi pewnie też, no bo skoro do siebie mówiłam, to do ludzi na pewno też, że relacja z Bogiem jest dla mnie najważniejsza. Trochę mówiłam to przez wiarę, trochę w ogóle chcąc, żeby tak było, a ostatnio tak w ogóle stanęłam w swoim pokoju i mnie olśniło. Mówię, no nie, no w ogóle gówno, prawda. Relacja z Bogiem wcale nie jest dla mnie najważniejsza, bo jeżeli byłaby dla mnie najważniejsza, to w ogóle oddzielałabym dla Niego czas, a nie robię tego. I dzięki temu, że ja stanęłam w tej prawdzie, ona mnie wyzwoliła. I wtedy, w tym momencie, kiedy zrozumiałam, że w ogóle relacja z Bogiem w ogóle nie jest dla mnie najważniejsza, podjęłam decyzję, że chcę, żeby tak było. Że chcę, żeby ona była dla mnie najważniejsza. I tego dnia faktycznie zaczęła być dla mnie najważniejsza. Wiecie, ja w ogóle zaczęłam realnie dbać od kilku tygodni o swój czas z Bogiem, tak? Wstaję rano i się modlę. W ogóle w tym, jakby w dojściu do tego, do tej dyscypliny modlitwy, bardzo pomogło mi w ogóle ćwiczenia i dieta. Ponieważ jakiś czas temu zaczęłam regularnie o to dbać i bardzo mi to pomogło, dlatego że w ogóle ćwiczenia bardzo mnie dużo uczą, powiem wam. Ostatnio na przykład, wczoraj to było, tak, wczoraj miałam trening. Jestem tutaj, w ogóle trenuję i mi się tak nie chce, ale no w ogóle tak mi się nie chce. Trzymam ten w ogóle tam ten 10-kilowy talerz, mam robić wykroki i mówię tak, no dobra, to nie ma znaczenia, że mi się nie chce, ja po prostu mam je zrobić. Więc po prostu idę i je robię. I z modlitwą jest trochę tak samo. W ogóle tu nie ma znaczenia, czy ci się chce, czy ci się nie chce. Jeżeli chcesz, żeby w ogóle modlitwa stała się dla ciebie najważniejsza, musisz oddzielić czas. I podkreślam słowo czas. Nie, w ogóle nie działa coś takiego, że ja sobie spędzę cudowne 15 minut z Panem. To nie działa. Bo jeżeli chcę prawdziwie poznawać Boga i mieć z Nim prawdziwą relację, to ja muszę Mu w ogóle poświęcać czas. Na 15 minut
w 15 minut ja bym człowieka nie poznała z dopiero w głowach. Teraz pokażę wam na podstawie dwóch pierwszych rozdziałów Ewangelii Marka elementy życia poświęcenia w codziennym życiu Jezusa. Podkreślam słowo codziennym. To, o czym Agata dzisiaj mówiła, uniżył się, dał się ochrzcić zwykłemu człowiekowi, pozwolił, aby mniejszym usłużył. Przez decyzję nie ulegał pokuszeniom. Głosił Ewangelię Królestwa Bożego, odważnie mówił ludziom o tym, że są w błędzie i muszą pokutować. Działał w zespole apostolskim, a nie w pojedynkę. I tutaj chcę zwrócić waszą uwagę na element posłuszeństwa duchowym Ojcom. Tak jak wam wspominałam, w Biblii włosy oznaczają rzeczy negatywne. I w pewnym sensie, symbolicznie, mogę powiedzieć, że pozwoliłam, bo w ogóle głowę ogolił mi Artur. Więc w pewnym sensie mogę powiedzieć, że pozwoliłam, żeby mój duchowy ojciec jakby zerwał ze mnie negatywne rzeczy. I właśnie tak to działa. Jeżeli jest się posłusznym w ogóle swojemu duchowemu ojcu, to właśnie tak to działa, że negatywne rzeczy odpadają. Czasami mniej, czasami bardziej boleśnie, ale odpadają, no a przecież o to nam chodzi, tak? Pokażę wam też drugą stronę medalu, co się dzieje, kiedy nie jesteś posłuszny duchowemu ojcowi. Kiedy miałam 4 lata, wyrwałam się mojej mamie. Myślałam, że jestem już na tyle duża, że mogę sama przebiec przez ulicę. Bo wiecie, w ogóle często jest też tak, że wzrastamy w poznaniu prawdy i w ogóle zagalopowujemy się i w sercu nam się jakieś takie nieposłuszeństwo pojawia. Na początku to jest bardzo delikatnie, jeżeli tego nie wyłapiesz, to rośnie. Ja jako ta 4-latka w ogóle myślałam, że wiecie, już na tyle znam ten świat, że mogę sama przebiec przez tą ulicę, nie? I wiecie, co się stało? Miałam wypadek samochodowy. Uderzył we mnie samochód i złamałam nogę. Tak się kończy nieposłuszeństwo duchowym ojcom. Oczywiście to jest obraz fizyczny, tak? Chociaż fizyczny. Przecież przez nieposłuszeństwo w fizycznej rzeczywistości też będziesz miał konsekwencje. To jest oczywiste. Dla mnie przynajmniej. No właśnie. A propos tych bardziej czy mniej bolesnych rzeczy. Kiedyś szanowny nasz pastor duchowy, mój ojciec Artur, powiadomił mnie, że jestem do uwolnienia od ducha chama. Nie było to przyjemne, nie powiem, ale ja w ogóle wzięłam na poważnie to, co on do mnie powiedział i podeszłam do tego z szacunkiem. I od tego czasu bardzo zmieniłam swój język, tak? I to oczywiście, wiadomo, przynosi wymierne efekty w moim życiu. Wracając do elementów codziennego życia poświęcenia Jezusa, to dalej odważnie występował przeciwko religii, prezentował moc, uwalniał i uzdrawiał. I teraz tu się zatrzymam. Tylko po zaprezentowaniu tych elementów, o których do tej pory powiedziałam, czyli uniżenie przez decyzję nieuleganie pokuszeniom, głoszenie Ewangelii, działanie w zespole, odważne występowanie przeciwko religii, prezentowanie mocy, uwalnianie i uzdrawianie, w wersecie 28 możemy przeczytać: i wieść o nim szybko się rozeszła po całej okolicy wokół Galilei. Co chcę powiedzieć? Jeżeli prezentujesz tylko te rzeczy, o których powiedziałam, nic więcej, tylko te rzeczy, staniesz się znany. Tylko że to jeszcze nie oznacza, że ty masz realnie relację z Bogiem. I to jeszcze nie oznacza, że twoje życie jest realnym poświęceniem dla Królestwa. Co więcej, poniesiesz szkodę na własnej duszy, jeżeli nie będziesz realizował rzeczy, o których powiem za chwilę. Ale tutaj chcę jeszcze powiedzieć jedną rzecz. Wielu jest usługujących, którzy są znani w kraju, może nawet na świecie. I wiecie co? I ja podważam ich relacje z Bogiem. Wiecie dlaczego? Oczywiście nie wszystkich, tak? Żeby to było jasne. Ale wielu podważam, dlatego że jeżeli mieliby relacje z Bogiem, to na pewno nie uprawialiby na przykład ekumenii. Jeżeli byliby realnie poddani Duchowi Świętemu i Jego głosowi, po prostu nie robiliby tego. Żeby być znanym, wystarczy prezentować te rzeczy, o których powiedziałam. Tylko zaznaczam to. Jeszcze nie znaczy, że ktoś ma relację z Bogiem. Ostatnio w ogóle miałam taką śmieszną sytuację.
rozmawiałam w ogóle z pewnym człowiekiem, który próbował mnie usilnie przekonać, że żyję w zwiedzeniu i że mój pastor jest zwodzicielem i w ogóle takie tam... Pierwszy raz spotkałam na żywe oczy takiego człowieka. Śmiesznie będzie swoją drogą. No i on właśnie, ale przecież widzisz, że ja głoszę Ewangelię. Ja mówię do niego, no bo faktycznie spotkałam go, jak tam komuś głosił Ewangelię. Ja mówię do niego, ale co z tego? Przecież to, że głosisz Ewangelię, nie oznacza jeszcze nic. To, że głosisz Ewangelię, oznacza, że najprawdopodobniej, bo to też nie jest pewne, wiem, z autopsji, spotkałeś Jezusa. Ale to na razie nie oznacza nic więcej. Okej, okay, i teraz powiem wam o takich jakby głębszych elementach życia poświęcenia Jezusa, które sprawiły, że Jezus nie tylko był znany, ale realnie żył zwycięskim życiem. I to była właśnie, po pierwsze, stała relacja z Ojcem, głęboka, intymna. Do późna usługiwał, a wcześniej rano szedł się modlić. Jezus widział tylko to, co widział u Ojca. A skąd widział, co jest u Ojca? Bo się modlił. Po prostu. Będąc w naszym kościele, w pewnym sensie mamy trochę łatwiej, ale też trudniej. Niedawno to zrozumiałam. Dlatego, że wiecie, w ogóle tu mamy w ogóle prawdy wyłożone, kawa na ławę, nie? I to jest super w ogóle, ja jestem za to mega wdzięczna. Tylko na przykład u mnie spowodowało to tyle, że ja nie szukałam. Bo miałam wszystko podane na tacy. Więc nie szukałam, no bo czego mam, żeby przecież mam prawdę, wszystko mam. A niedawno zrozumiałam, że w ogóle życie chrześcijanina to jest życie poszukiwacza. I że to, co my już teraz mamy, tą prawdę w ogóle, wiecie, soczystą, którą dostaliśmy, to ma być w ogóle podstawa do tego, żeby szukać w ogóle jeszcze głębiej Boga. Żeby jeszcze więcej szukać. W ogóle szukać, szukać, szukać. W ogóle życie chrześcijanina to jest życie szukania. W ogóle trzeba szukać. Szukać. Szukać Boga. Szukać wszędzie. Zawsze Go szukać. Bo szukajcie, a znajdziecie. Kolejnym elementem głębszego życia poświęcenia Jezusa to Jezus nie osiadał na laurach, poszerzał się. Manifestował mądrość. Kiedy robił coś kontrowersyjnego, to nigdy nie służyło temu, żeby po prostu zrobić coś kontrowersyjnego, czy udowodnić komuś, że jest w błędzie. Tylko on tym przekazywał jakąś mądrość. Miał serce otwarte dla każdego człowieka i prawidłowo ustawił prawo w swoim życiu. To tylko niektóre z elementów codziennego życia poświęcenia Jezusa. I wiecie, możemy głosić w ogóle piękne słowa, pisać na internecie piękne slogany, ale jeżeli nie będziemy chcieli realnie poświęcić się dla Królestwa, to w ogóle po co to robimy tak naprawdę? Staniemy się kolejnymi kościelnikami. Jeżeli nie będziemy chcieli poświęcać się realnie dla Królestwa, staniemy się kolejnymi kościelnikami. Ja nie chcę być kościelnikiem. Wiecie, w ogóle poświęcenie jest kluczem do szerzenia Królestwa, a kluczem zaś do poświęcenia jest poczucie spełnienia i wysokie poczucie bezpieczeństwa. Jak myślicie, dlaczego Abraham był gotowy poświęcić Izaaka? Bo on znał Boga. Bo uwierzył Bogu. Bo mu zaufał. Bo miał z nim relację. Dlatego był gotowy w ogóle poświęcić. On wiedział, że jego Bóg go nie zawiedzie. On w ogóle znał tego Boga. On wiedział, jaki on jest. Więc nie bał się w ogóle poświęcić Izaaka. Bo wiedział, że w ogóle będąc posłuszny temu Bogu, którego on zna, na pewno źle nie skończy. Niedawno bardzo zaczęłam przeżywać to, że ja mam tylko Jezusa. Po prostu ja mam tylko Jezusa. Od momentu, w którym Artur wykonał ten proroczy gest i dźgał mnie tym krzyżem w brzuch, ja zrozumiałam, że wszystko w moim życiu jest Jezusa. W ogóle wszystko jest Jego. Ja nie mam do siebie nic, po prostu. Wszystko jest Jego. Wszystko. Od początku do końca. Wszystko. Bo ja mam tylko Jego. I
tylko z miejsca tej relacji z Bogiem, która przynosi ci absolutne zaspokojenie na poziomie finansowym, relacyjnym, emocjonalnym, będziesz w stanie, będziesz w stanie, tak, realnie poświęcić się dla Królestwa. Zresztą taki w ogóle poziom finansowy chociażby, banalny przykład. Kilka razy padło to już takie zdanie, że żeby w ogóle dawać pieniądze, to trzeba je mieć. Ja w ogóle odkąd narodziłam, znaczy no to chwilę po tym, jak narodziłam się na nowo, zaczęłam sobie wierzyć o to, że będę tam zarabiać jakąś tam kwotę. No i ustaliłam, że jeżeli zarobię tą kwotę, to ja z tej kwoty oddam tyle i tyle pieniędzy na kościół. I w ogóle w tym miesiącu po raz pierwszy zarobiłam właśnie tyle i oddałam tyle, ile chciałam. Wiecie w ogóle, jak ja się cieszyłam? Ja w ogóle nie mogłam się doczekać, aż dostanę wpłatę. I nie dlatego, że nie miałam pieniędzy i musiałam w ogóle, potrzebowałam wpłaty. Ja miałam pieniądze. Ja się w ogóle cieszyłam, że ja mam kasę na królestwo. W ogóle wiecie, jak ja się tym jarałam? Ja w ogóle nie mogłam się doczekać, aż dostanę wypłatę, żeby wreszcie w ogóle zanieść kasę do kościoła. Bo się cieszyłam, że nareszcie dam tyle pieniędzy, ile chcę. Naprawdę, w ogóle ja się tym tak jarałam, w ogóle tak się tym jarałam. Niedawno zrozumiałam też, że w ogóle w życiu chrześcijanina wszystko kręci się wokół Jezusa. I w Biblii chodzi w ogóle o Jezusa. Niedawno nowy wydźwięk nabrały dla mnie słowa: badacie pisma, a one składają świadectwo o mnie. W ogóle w Biblii o Jezusa chodzi. Nie wiem, czy to zauważyliście. Jeżeli jesteś człowiekiem w służbie, ale w twoim życiu Jezus jeszcze nie jest najważniejszy, to szybko pokutuj, inaczej poniesiesz szkodę na własnej duszy. Bogu bardziej zależy na tym, żebyś był szczęśliwy niż tobie. W ogóle Bogu bardziej na tym zależy. On cię w ogóle kocha, wiesz o tym. Jesteś jego dzieckiem. Nie bój się czegoś takiego, bo wiecie, w ogóle życie poświęcenia to jest w pewnym sensie rezygnacja z siebie. Rezygnacja z własnego życia. Ale nie bój się tego, że jeżeli będziesz żył życie poświęcenia... Dziękuję. Rozproszyłeś mnie. Nie bój się tego, że jeżeli będziesz żył życiem poświęcenia, to coś stracisz. Amen. Nie ma takiej opcji, żebyśmy to zrobili. Wiemy, że mamy moc do dyspozycji, my to wszystko wiemy. Natomiast, gdzie zaczynają się schody? W konfrontacji naszego zbawionego ducha, który absolutnie się zgadza ze wszystkimi prawdami Bożymi, z naszą duszą, która totalnie nie trybi. Jak żyć w tym systemie nowym? Tu się zaczynają schody. Rozumiecie? A wiecie dlaczego? Tam się zaczynają schody, bo są dwa inne byty. To inne byty. Dlatego święty Paweł tyle pisze w Nowym Testamencie różnych rzeczy na ten temat. Zobaczcie, gdyby nie było z tym żadnego problemu, to ja się pytam, po co te apostolskie informacje? Bądźcie gościnni, szanujcie innych,
bądźcie gorący dla Pana. Co to w ogóle są za teksty? Różne zakazy i nakazy. Czego to dotyczy? To właśnie dotyczy tego, że człowiek decyduje się chodzić z Bogiem realnie, nie teoretycznie. Bycie niewolnikiem tutaj zaczyna w ogóle nabierać zupełnie innego rozmiaru. Zupełnie innego rozmiaru, bo tego się nie chce. Tak jak nie chce się ćwiczyć. Jak ktoś powiedział, ty lubisz ćwiczyć, ja powiem, nie lubię. W ogóle jak ja bym lubił ćwiczyć, jak ja bym miał takie coś, to bym potrzebował uwolnienia od demonów, rozumiecie mnie? Czy nie? To jest bardzo ważne, co mówię teraz. Jak ja bym to lubił. Jak ja bym miał coś takiego, że wstaję rano, jestem najarany, idę sobie poćwiczyć. Ja nie jestem najarany na to. W ogóle. Kiedyś, jak miałem tam 17-18 lat, to ja byłem najarany. Teraz nie jestem najarany. Teraz to jestem pragmatyk. Tak samo jak nie jestem najarany, żeby w ogóle wsuwać dziwne rzeczy, które ja zjadam jakieś. Rozumiesz? Nie jestem na to najarany. Nie. Ja w ogóle wiem, że mi to służy. Służy mi to.